Za nami losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów na sezon 2020-2021. Mamy bardzo ciekawe zestawienia, takie jak Chelsea kontra Sevilla, walka ostatnich zwycięzców Ligi Europy, PSG kontra RB Lipsk, czyli starcie bardzo kontrowersyjnych dla wielu drużyn. Ale co najważniejsze, pojedynek, za którym futbol tęsknił, czyli Leo Messi kontra Cristiano Ronaldo w meczach Barcelony z Juventusem. Jak na koniec grudnia będą wyglądać grupy Ligi Mistrzów? Zapraszam na naszą analizę oraz obstawianie każdej z grup. Pójdziemy dokładną kolejnością, więc zaczniemy od grupy A, w której widzimy obrońców tytułu Bayern Monachium, Atletico Madryt, Red Bull Salzburg i Lokomotiv Moskwa. Teoretycznie jest to jedna z prostszych grup do wytypowania drużyn, które zagrają wiosną w fazie pucharowej. Bayern wydaje się być spokojny o zwycięstwo w tej grupie, szczególnie, że Atletico w ostatnim czasie jest bardzo niestabilne i niepewne. Lokomotiv w ostatnich 3 latach wróciło na szczyt w lidze rosyjskiej i mogło naprawdę napsuć krwi, szczególnie Atletico u siebie. Ten mecz może być kluczowy dla kolejności w grupie A i jeśli Rosjanie będą w stanie tam pokonać drużynę Simeone, to Los Colchoneros mogą się mocno obawiać o awans. Salzburg teoretycznie jest najsłabszą ekipą z tej czwórki. Rok temu zdołali namieszać, jednak wtedy mieli Haalanda, a przeciwnicy, czyli Liverpool, Napoli i Genk, byli po prostu gorsi. Według nas jest to grupa śmierci i absolutnie każdy może tu awansować z pierwszego miejsca do fazy pucharowej. Na papierze faworytami są Real i Inter, ale królewscy grają obecnie bardzo niepokojącą ich kibiców piłkę, a Mediolańczycy już rok temu w Lidze Mistrzów po prostu zawiedli. Borussia Mönchengladbach gra ciekawą piłkę, ale w Bundeslidze na razie zaliczyli falstart. Podopieczni Marco Rose z niemieckich drużyn są najsłabsi, jednak nadal niezwykle groźni. Szachtar ma ogromny potencjał na bycie czarnym koniem tej grupy i jest to bardzo podobna sytuacja do Lokomotivu, gdyż mają mocny punkt w postaci własnego terenu. Walka o te dwa miejsca dające awans do 1/8 może być naprawdę interesująca. Inter Mediolan z pewnością będzie chciał postawić na walkę o Mistrzostwo Włoch, a Real Madrid raczej nie będzie miał priorytetu. Manchester City znów ma stosunkowo prostą grupę, w której pozostała trójka będzie po prostu walczyła o drugie miejsce w fazie pucharowej. The Citizen znów postawił na Ligę Mistrzów, chociaż nadal dajemy im największe szanse na zwycięstwo w Premier League. Guardiola nie ma miłych wspomnień z potyczek z francuską drużyną, bo przecież to Olympique Lyon w poprzednim sezonie wyeliminował ich z walki o Puchar Europy. Marsylia zagra w Lidze Mistrzów po raz pierwszy od 2013 roku, a za głównych przeciwników do awansu będą mieli z pewnością Porto, które jest stałym bywalcem tych rozgrywek. Rok temu im jednak nie poszło i skończyli w fazie grupowej Ligi Europy, więc teraz będą chcieli się zrehabilitować za tamtą porażkę. Olympiakos wygląda na najsłabszą drużynę w tej grupie, jednak już w poprzednich rozgrywkach pokazali pazura, eliminując Arsenal w Lidze Europy. Drugi z rzędu sezon Atalanty w Lidze Mistrzów i znów wielkie nadzieje fanów drużyny z Bergamo. Tym razem mają zdecydowanie prostszą grupę do przejścia i nie powinni się tak męczyć jak rok temu. Znów trafiają na angielską drużynę i znów na mistrzów Anglii, czyli Liverpool, który ma nadzieję wrócić na szczyt w Europie po upragnionym wygraniu Premier League. 2 lata problemów z rzędu przeciwko Napoli przekształcają się teraz w Atalantę, która jest zdecydowanie groźniejsza, gdy jest w formie. A już na początku tego sezonu widzimy, że Papu Gomez nie zamierza zwalniać na boiskach, przez co możemy się nastawiać na pasjonujące pojedynki. Oprócz tych drużyn mamy też Ajax oraz Midtjylland, którego jest to debiut w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Będzie to dla nich oczywiście święto niezależnie od wyników, ale mistrzowie Danii z pewnością łatwo nie poddadzą się w walce o Ligę Europy. Ajax po wyprzedaży w poprzednim roku znów stracił ważne postacie, czyli Van de Beka, Ziyecha, Desta i Weltmana. Będzie im ciężko, jednak z pewnością jak awans jest raczej poza ich zasięgiem, tak 4. miejsce będzie tragedią dla Holendrów. Zanim przejdziemy dalej, mamy do Was małą prośbę. Jesteśmy małym projektem i jeśli Wam się podoba to, co robimy, to bylibyśmy niezwykle wdzięczni za zostawienie subskrypcji i polubienia. Dla Was to zaledwie moment, a dla nas ogromna motywacja do dalszej pracy. Kolejna na papierze prosta grupa dla 2 najmocniejszych drużyn, w której mamy interesującą Chelsea i zwycięzców Ligi Europy Sevilla. W tym roku Londyńczycy nie powinni tak łatwo odpaść, jak to było po 2 meczu z Bayernem Monachium, no chyba, że znowu nie będą mieli szczęścia w losowaniu. Andaluzyjczycy natomiast mają ogromną chrapkę na pokazanie czegoś więcej nie tylko w czwartkowych rozgrywkach, ale też w elicie Europy. Ren wraca do Ligi Mistrzów po prawie 40 latach przerwy i będą walczyć z debiutantem Krasnodarem o 3. miejsce. A znając życie, Sevilla zakończy na 3. miejscu tylko dlatego, by wygrać Ligę Europy, ale chyba ta grupa jest dla nich zbyt prosta, by to zrobić.
czy Zenit jest w stanie wybić którąś z drużyn, które w ostatnim sezonie długo walczyło o mistrzostwa Niemiec i Włoch? Klub Bryż z całym szacunkiem możemy chyba wyrzucić do kosza, a co najwyżej do Ligi Europy. Rosjanie są w podobnej sytuacji co Lokomotiv, tyle że mają łatwiejszych teoretycznie przeciwników niż ich znajomi z Moskwy. Mecze w Sankt Petersburgu będą bardzo ważne dla kolejności tabeli końcowej. Borussia Dortmund rozpoczęła bardzo dziwnie sezon w Bundeslidze, czyli klasycznie grają w kratkę, typowy Dortmund. Lazio po ciężkim sezonie okraszonym czwartym miejscem w lidze włoskiej ma nadzieję na powtórzenie, a może nawet poprawienie tych wyników. Wszystko tak naprawdę zależy od formy Ciro Immobile, dla którego będzie to powrót na Signal Iduna Park. Messi kontra Ronaldo, w końcu wracam do tego pojedynku na boisku, tyle że na arenie międzynarodowej i nie w El Clasico, ale nadal. Barcelona po przejściach, bardzo ciężkim okresie, a w zasadzie nawet jego trakcie, jednak już widać różnicę. Blaugrana za Ronaldo, Koemana gra bardzo dobrze, chociaż to nadal dopiero początek nowego sezonu. Z drugiej strony Juventus, który nie gra jakoś mega efektownie, ale nadal efektywnie i to jest najważniejsze. Barcelona w ostatnich 3 latach grała w fazie grupowej z włoskimi drużynami, a dokładnie 2 razy z Interem i raz z Juventusem. Za każdym razem kończyła nad nimi. Będziemy mieli starcie 2 nowych trenerów i 2 legendarnych klubów. O reszcie drużyn raczej nie mamy dużo do powiedzenia. Celem Dynama Kijów będzie Liga Europy, a Ferencvaros po prostu będzie się cieszyło grą. Najbardziej wyrównana grupa pod względem potencjału drużyn, oczywiście nie licząc ekipy z Istambułu. Ci z pewnością będą outsiderem z ewentualną szansą na popsucie komuś z faworytów awansu. Nie żebyśmy nie wierzyli w Turków, ale po prostu są zbyt starym zespołem, mogą mieć duże problemy na grę na 2 frontach. Mamy tu finalistów poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, ich półfinałowych przeciwników, półfinalistów Ligi Europy oraz szokujących mistrzów Turcji. PSG w grupie zawsze odpala i tak samo może być tutaj. Lipsk bez Wernera gra obiecująco na początku tego sezonu i widać, że Nagelsmann ogarnia ten problem. United jest bardzo niepewny mimo ich bardzo dobrego składu, jednak wydaje się, że Solskjaer znów będzie w stanie to ogarnąć na dłuższą metę. I tak wygląda nasza opinia na temat każdej z grup nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Jak według Was będą wyglądać tegoroczne rozgrywki? Chętnie poznamy Wasze opinie w komentarzach. Zapraszam na nasze social media, gdzie znajdziecie najświeższe informacje ze świata sportu i opinie na temat meczów polskiej ekstraklasy. Do nich linki macie w opisie tego filmu. Tak więc ja nazywam się Marcel Ludkowski z Just Cultured Sports. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.